Rozpoczęliśmy siódmą kolejkę PKBP Ekstraklasy, a starciem pierwszym był mecz w Zabrzu pomiędzy Górnikiem a Jagiellonią Białystok. Remis po naprawdę szalonym boju, szalonym z uwagi na końcówce tego spotkania, końcówkę naprawdę emocjonującą. Generalnie to spotkanie można rozłożyć po pierwsze na dwie połowy. Pierwsza dominacja Jagiellonii i spuentowanie tej połowy bramką do szatni. No i druga niemrawa gra Górnika, naprawdę słabo wyglądająca drużyna gospodarzy, ale końcówka w ich wykonaniu fenomenalna i fenomenalna też bramka Erika Janży. Niewątpliwie ozdoba tego spotkania. Na starcie muszę powiedzieć, że byłem ciekaw, jak podejdzie do tego meczu Jagiellonia. Po naprawdę w słabej serii meczów, w których nie wygrywał, bo podopieczni Stolarczyka wyglądali kiepciutko na początku tego sezonu od momentu remisu z Rakowem Częstochowa 2-2, gdzie gonili wynik, pamiętacie to spotkanie, później przyszła wygrana z Miedzią Legnica, no i znów naprawdę cenny punkt, chociaż z przebiegu meczu na pewno więcej jest narzekania, marudzenia, no bo przecież do 90 był wynik 0-1. Górnik natomiast, mimo tego, że chciał prowadzić piłkę, narzucić swój ton gry, w pierwszej połowie wyglądał słabiutko, tak samo słabiutko w dużych fragmentach drugiej części spotkania. Większość akcji była puentowana niecelnymi strzałami, tak naprawdę pod bramką nie widzieli, jak konkretne akcje finalizować, ale pomysł miała drużyna gości. Mam wrażenie, że Jagiellonia umyślnie się cofnęła, grała nisko, dobrze się przesuwała, a kiedy wychodziła do przodu, to naprawdę była bardzo niebezpieczna. No, jakby podsumowaniem tych słów jest bramka Imaza, który miał jakby asystent na plecach Erika Roberta Dadoka, ale ten nie był w stanie oczywiście nic zrobić. Mam wrażenie, że też bardzo duży błąd bramkarza Górnika Zabrze przy tej interwencji, mianowicie Brola, który miał sytuację dość blisko, strzał z ostrego kąta, natomiast no, powinien to moim zdaniem wyłapać. Druga połowa, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest no niby dominacja Górnika na papierze, chociaż tak naprawdę jeżeli oglądaliśmy spotkanie, widzieliśmy bardzo dużo chaosu, mało konkretnych sytuacji i mam wrażenie, że dopiero ostatni fragment gry po tej przerwie na wodę sprawił, jakaś może gadka motywacyjna, jakiś nowy bodziec albo inny pomysł na grę, że Górnik swoje akcje konkretyzował. Cudowne trafienie Janży, później wielokrotnie jeszcze Górnik stworzył sobie właściwie więcej sytuacji niż w przeciągu całych 90 minut i punkt. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe rozstrzygnięcie, spotkanie, które było dość średnie, ale końcówka nam to urozmaiciła i sprawiła, że ten mecz był w miarę atrakcyjnym widowiskiem. Tak się zakończyło to pierwsze spotkanie siódmej kolejki, tak wygląda tabela po tym spotkaniu. No właściwie wiele się nie zmieniło, no bo po punkcie, czyli Górnik 8 miejsce, Jagiellonia odpowiednio 9 lokata. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Zapraszam od razu na nadchodzące spotkanie Stal Mielec Legia Warszawa, które o 20:30, podcast standardowo zaraz po meczu. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, polajkowania materiału i widzimy się w innych filmach. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.